Słuchajcie, pierwsze pytanie, tutaj większość osób mówi per państwo do was. Ja się z tym czuję odrobinę niekomfortowo. Możemy per ty? Dziękuję. Dziękuję bardzo za jedną konkretną odpowiedź od bardzo konkretnej osoby. Słuchajcie, też chciałem zmienić wasz pogląd na pewną rzecz, podobnie jak moje dwie przedmówczynie. Konkretnie chciałem zmienić pogląd na to, że bycie kabreciarzem wiąże się z robieniem z siebie idioty. To była rola naprawdę inteligentnej kozy w tym skeczu. Oczywiście bycie kabareciarzem czasami wiąże się z robieniem z siebie idioty, natomiast to nie jest największym problemem w tym zawodzie. Największym problemem w moim zawodzie jest to, że z reguły ludzie nie myślą o nim w kategoriach zawodu. Na przykład raz wracałem BlaBlaCarem po występie ze Świnoujścia. Czy wiecie, gdzie jest Świnoujście? Daleko, nie? Nie mogłem znaleźć normalnego przejazdu pociągiem czy tam autobusem. Złapałem BlaBlaCara o 24 przed promem w Świnoujściu. Dosiadam się tego BlaBlaCara. Mieliśmy z gościem jechać całą noc. Wiadomo, że koleś chciał mnie poznać, więc zaczyna zadawać pytania. Słuchaj, co robiłeś w Świnoujściu? Pracowałem. A kiedy przyjechałeś? Dzisiaj rano. A czym się zajmujesz? Jestem kabareciarzem. Tutaj nastąpiła taka bardzo długa chwila ciszy, którą zbyt dobrze znam, po której kolei zapytał, a możemy rozliczyć się z góry? Tak, to jest mniej więcej moja codzienność. Na różnych spotkaniach mówię, że jestem kabareciarzem i albo następuje chwila ciszy, albo a da się z tego wyżyć? Ciekaw jestem, jak to tłumacz wytłumaczył, takie typowo polskie. Ale słuchajcie, nie o tym właściwie chciałem mówić, tylko o tym, że od momentu, w którym zacząłem się zajmować komedią i humorem, miałem odrobinę inne podejście do tematu niż większość moich kolegów po fachu. To znaczy, większość z moich kolegów traktuje humor, poczucie humoru. Poczucie humoru rozumiane tutaj jako umiejętność wymyślania nowych żartów, jako, nie wiem, swojego rodzaju dar od Boga czy coś takiego. Ja od początku patrzyłem na poczucie humoru jako na skilla. Jako na umiejętność, która jest trenowalna i którą można rozwijać. I w ten sposób stanąłem w opozycji do wielu znanych i bardzo zabawnych osób, między innymi do Marka Twaina. Jestem kompletnie atechnologiczny. To jest, słuchajcie, temat naszego przemówienia, czy naszej dzisiejszej konferencji. Bardzo dobrze się pojawił, bo prawdopodobnie nie użyłbym słowa transformacja. Słuchajcie, Mark Twain kiedyś powiedział, że analizowanie humoru jest jak krojenie żaby. W obydwu wypadkach obiekt umiera. Ja od początku miałem ambicję, żeby właśnie rozkroić tą żabę, zanalizować i być w stanie ją wskrzesić. W sensie, żeby rozgryźć, jak działa humor i go w 100% zrozumieć. Od tamtego czasu przeczytałem tak mniej więcej 15 książek, byłem na wielu wykładach, obejrzałem wszystko na YouTubie, co się dało. I dalej nie bardzo wiem, na czym polega poczucie humoru. Aczkolwiek mam kilka teorii, które mogą was przybliżyć do tego, co zrobić, aby być bardziej śmiesznym. Czy tylko komicy skorzystają z tego wystąpienia? Niekoniecznie. Słuchajcie, czy pamiętacie w swoim życiu dzień, kiedy się nie zaśmialiście ani razu? Co? Nie pamiętasz wczoraj, spoko. Rozumiem, pre-meeting, było grubo. Większość ludzi śmieje się 17 razy w ciągu dnia. I co więcej, kiedy się śmiejemy, stajemy się minimalnie bardziej szczęśliwi, przynajmniej na chwilę. Poza tym ludzie mają pewne konkretne skojarzenia z poczuciem humoru. To jest zadziwiające, bo bardzo często uważają, że osoba, która potrafi być zabawna, jest bardziej inteligentna. Słuchajcie, swoją przygodę z próbami zrozumienia humoru zacząłem od czytania polskich specjalistów od tego zagadnienia. Nie róbcie tego. Jeden z nich, Jan Stanisław Bystroń, kiedyś napisał, że większość polskich specjalistów od humoru zachowuje się tak, jakby nigdy w życiu nie powiedziała nic śmiesznego. Jan Stanisław Bystroń się wyróżnia na ich tle, bo powiedział w życiu jedną śmieszną rzecz, którą przed chwilą powiedziałem. Być może też jakieś inne, ale jego książka też są flaki z olejem. Natomiast tutaj zaskoczenie, Amerykanie są zarąbiści w tej materii. Przeczytałem kilka amerykańskich
poradników dotyczących tekściarstwa komediowego, napisanych przez tekściarzy komediowych, ludzi, którzy całe życie niemalże jak w fabryce zajmowali się pisaniem żartów, pisali po 40 żartów dziennie i oni zaprezentowali techniki i ćwiczenia, które pomagają zrozumieć, jak działa poczucie humoru. Ciekaw jestem, czy tym razem mi się uda ten... Aha, bo ja nie ten guzik wciskam. Okej. Okay. O! Po raz pierwszy w trakcie mojego przemówienia to jest ten slajd, który chciałem w tym momencie. Słuchajcie, przeczytałem między innymi książkę Johna Warhausa, który podał taką teorię, że w 90% żartów znajdziemy trzy elementy. Prawdę, historię i ból. Prawda w żarcie, w 90% podkreślę, to nie jest matematyka, nic nie może być na 100%. Prawda to nie musi być jakieś wielkie odkrycie, to nie musi być coś bardzo zaskakującego. Chodzi po prostu o coś, co ludzie znają, z czym się zgadzają i tak jakby co ich zahaczy, co zdobędzie ich zainteresowanie. Często za tą prawdę uchodzi stereotyp. Znaczy funkcję tej prawdy w żarcie albo w sketchu, albo w stand-upie pełni stereotyp. Historia. To jest bardzo ważne, że większość żartów zawiera albo jest częścią fabuły. Bardzo ważne, dlatego że część ludzi, jak próbuje na początku wymyślać żarty, próbuje wymyślać na samych słowach bez fabuły. Nie wiem, dlaczego tak się dzieje, ale to działa dużo gorzej. Ból wreszcie. W większości żartów ktoś traci. Oczywiście w wypadku czarnego humoru i slapsticku traci fizycznie. Przewraca się, nawet umiera, ale w większości innych żartów traci na poziomie mentalnym, ekonomicznie, bardzo często wychodzi na głupka. Słuchajcie, tutaj mam taki żart, powiązany z tą teorią. Kiedyś wracałem ze Świnoujścia blablakarem. O 24 po występie oczywiście znalazłem blablakara ze Świnoujścia do Krakowa. Dosiadam się do kolesia. I mieliśmy jechać razem całą noc, więc on zaczyna mnie pytać, czym się zajmuję, kim jestem i tak dalej. Pyta, kiedy przyjechałeś do Świnoujścia? Dzisiaj rano. Co robiłeś? Pracowałem. A kim jesteś? Kabareciarzem. Tutaj nastąpiła bardzo długa chwila ciszy, po której powiedział, a możemy rozliczyć się z góry? Tak, i po przeczytaniu swoich dziesiątek książek dowiedziałem się między innymi, że żart opowiedziany po raz drugi nie działa. Natomiast nie opowiedziałem go po raz drugi bez żadnego powodu. W sensie mam wrażenie, że w tym momencie już byście go nie pamiętali wystarczająco dokładnie, żeby go zanalizować. Teraz chciałem, żebyście wy w tym żarcie, który się opowiedziałem po raz drugi, jak będę chciał, to opowiem jeszcze 5 razy. Chciałbym, żebyście w tym żarcie znaleźli po kolei prawdę. Co uważacie, że jest prawdą w tym żarcie? Świnoujście, tak, byłem w Świnoujściu, jest tam przepięknie, zwłaszcza w grudniu. Natomiast chodzi tutaj o taką bardziej ogólną prawdę, taki jakby stereotyp. Komik nie ma pieniędzy. Tak, to jest ta prawda. Co jest historią w tym żarcie? Powrót do Krakowa, tak. Co jest bólem? Niestety się okaże zaraz, że komik nie ma pieniędzy. Nie, wypowiedzcie. Słucham? Tak, czy to też można nazwać bólem. Ja bym najbardziej powiedział, że dla mnie bolesne było to, że zostałem uznany być może za biedaka, trochę wariata, za biednego człowieka, który jest trochę zwariowany i niepewny. Tak bym to określił. Słuchajcie. Te trzy elementy są bardzo ważne i się znajdują w 90% żartów, natomiast jest jeszcze jeden element, który jest dużo ważniejszy i którego celowo nie zawarłem na tej tablicy, dlatego że on moim zdaniem znajduje się w 99% żartów. Jak myślicie, jaki to element? Nie, są żarty bez puenty, spoko. Ale jesteś blisko. Nazwijmy tą puentę zaskoczeniem. Chodzi o zaskoczenie. O ile jestem w stanie znaleźć żarty niezawierające prawdy, historii i bólu, trudno i nie teraz, trudno jest i nie będę tego teraz robił, o tyle wręcz nie jestem w stanie znaleźć żartu niezawierającego zaskoczenia. Czasami to zaskoczenie wręcz wynika z braku zaskoczenia.
Dlatego można mówić o żartach bez puenty. Jest taki stary dowcip chociażby, co robi miś koala w płonącym lesie. Płonie. Spodziewacie się czegoś ciekawego, po czym nie dostajecie nic. To jest tak zwany antyhumor. Opowiadam dowcipy ze scen na TEDxie. Zawsze o tym marzyłem. Słuchajcie, zaskoczenie jest najważniejsze, żeby coś nas rozśmieszyło, musimy zostać zaskoczeni, ale oczywiście to musi być bardzo specyficzny rodzaj zaskoczenia, to znaczy jeśli będziemy szli, dajmy na to, po kurdwanowie i zza rogu wyskoczy oprych z więzienia z maczetą, to się nie zaczniemy śmiać, żeby nie wiem jak było czytany. Chyba, że ktoś wpadnie w histerię w tym momencie i zacznie się śmiać histerycznie, natomiast to już nie dotyczy humoru. Słuchajcie, musimy zostać zaskoczeni w taki sposób, który doprowadzi do powstania w naszym umyśle nowych, ciekawych skojarzeń, takich, na które sami nie wpadliśmy, aczkolwiek to muszą być jednocześnie skojarzenia w pokrętny sposób logiczne. Jednocześnie w naszym mózgu tworzą się nowe połączenia pomiędzy neuronami wtedy. Słuchajcie, wymyślanie żartów jest trochę jak rzucanie piłką do kosza, którego nie widać, a trochę jak jasnowidzenie. Dlatego, że pierwsza część żartu, czyli ta przed puentą, z reguły naprowadza rozmówcę, odbiorcę na jakiś specyficzny tok myślowy. Powinna naprowadzać większość odbiorców na ten sam tok myślowy. Natomiast puenta, czyli zaskoczenie, zbija ten tok myślowy na inny tor, który jest zaskakujący, ale w pokrętny sposób logiczny. I słuchajcie, w normalnych warunkach nie jesteśmy w stanie przewidzieć, co pomyślą ludzie po usłyszeniu konkretnej rzeczy, co pomyślą ludzie po usłyszeniu wprowadzenia. Natomiast inny znany tekściarz komediowy, który zajmuje się uczeniem pisania humorystycznego, zaproponował takie ćwiczenie. Znowu się udało. Gdzie dwóch się bije, dokończcie. Ten trzeci jest raz. Bardzo ładnie, częściowo przyszedłeś od razu do drugiej części ćwiczenia. Ciekaw jestem, czy kamery to złapały, natomiast widownia na pewno tam trzeci korzysta. W większości części Polski tak jest, nie wiem skąd pochodzisz. Ze Stanów. Aha, okej. Tak, kolega częściowo już przewidział, co się będzie działo dalej, dlatego że to ćwiczenie polega na tym, że jak odbiorca słyszy pierwszą część, to w jego umyśle od razu pojawia się druga. A my teraz ćwiczymy ten tok rozumowania, który prowadzi do tego, że wyprowadzisz rozmówcę w pole i do tej pierwszej części frazesu dodać drugą, która będzie zaskakująca, ale w pokrętny sposób logiczna. Obawiam się, że co wam tam nie pokażę, to nie będzie to bardziej zaskakujące niż a trzeci sra. Ale spoko, gdzie dwóch się bije, tam trzeci biega w muszce i sędziuje. Widzicie w tym pokrętny tok rozumowania? Przypomnę, że to jest raczej ćwiczenie trenujące tok rozumowania potrzebny do wymyślania żartów. Nie do końca jest to sam w sobie żart, aczkolwiek spotkałem z tym, że paru ludzi to rozśmieszyło. Natomiast słuchajcie, teraz chciałbym, żebyśmy przeprowadzili znowu to ćwiczenie grupowo tutaj. Na jakim utartym związku frazeologicznym byście chcieli je zrobić? Na żadnym. Może jednak na jakimś. Kolega cały czas był aktywny. Dajesz jakiś związek frazeologiczny? Aha, a nie. Nie, latynos. To nie. Słucham? Kto pod kim dołki kopie, ten sam w nie wpada. Rozumiem, że wszyscy oprócz kolegi w pierwszym rzędzie pomyśleli, ten sam w nie wpada. Z czym się wam kojarzy kopanie dołków? Zostawiamy tylko pierwszą część. Kto pod kim dołki kopie? Słucham? Grabarz, tak, to jest bardzo dobry skręt myślowy. Kto pod kim dołki kopie, ten co? Co wam się kojarzy z grabarzem i cmentarzem, z pogrzebem? Śmierć. Tak, grabarze zarabiają całkiem nieźle. Kto pod kim dołki kopie, ten na pogrzebach zarabia dużo pieniędzy. Może być? Słucham? Kto pod kim dołki kopie, ten ma łopatę.
Tak! To takie już mocno zaskakujące, ale nie, w sumie troszkę w kierunku antyhumoru. Słuchajcie, ale bardzo fajne. Słuchajcie, powiedziałem wam, jakie rzeczy są potrzebne, aby łatwiej zbudować żart, aby ułatwić sobie budowanie żartu. Natomiast nie powiedziałem wam, czym jest humor, czym jest śmiech. To jest bardzo proste, dlatego że nie wiem. I nie tylko ja, nikt nie wie. Ogólnie, w sensie neurologicznym można uznać, że reakcja na humor jest rodzajem nauki, bo pojawiają nam się nowe połączenia pomiędzy neuronami. Ale ten specyficzny rodzaj nauki prowadzi do tego, że wydzielają nam się endorfiny i że stajemy się na chwilę bardziej szczęśliwi, że trzęsie nam się przepona, co jest bardzo, bardzo dziwne. Ponadto, jeśli jesteśmy u osoby płci przeciwnej, czytam tej samej, wszystko jedno właściwie, bądźmy tolerancyjni, tak? Jeśli jesteśmy w stanie u osoby, no tej, którą się nasza orientacja seksualna interesuje, wywołać śmiech, wywołać powstawanie tych specyficznych połączeń nerwowych, to mamy większą szansę na to, że ona będzie bardziej zainteresowana nami seksualnie. Poza tym jest większa szansa na to, że ludzie uznają nas za inteligentnych, a nie wiemy, co to do cholery jest. Nie wiemy, czym jest śmiech. Nie wiemy, czym jest humor. I z jednej strony uważam, że śmiech i humor są jednymi z największych tajemnic ludzkości. I chciałbym, żeby jakieś zostały rozwiązane. A z drugiej obawiam się, że jest to niemożliwe. Natomiast chciałem was zostawić z przesłaniem. Słuchajcie, wymyślajcie własne żarty, bo to jest po pierwsze bardzo dobre ćwiczenie intelektualne i bardzo rozwijające. A po drugie, kiedy wymyślacie własne żarty i opowiadacie je innym, to zwiększacie szanse na to, że oni usłyszą coś zabawnego, czego jeszcze nie słyszeli i że staną się na chwilę bardziej szczęśliwi. Dziękuję.